Cześć wszystkim. W dniu dzisiejszym pokażę Wam, jak można używać w wygodny sposób takiego Mausera. Różnie to zwą, no taki zbiornik 1000 litrów na deszczówkę. Z wykorzystaniem takiej małej pompki, która będzie nam wodę z niego wypompowywała. Ponieważ problem zaczyna się wtedy, kiedy na przykład mamy wiatę, tak jak tutaj, której dach się kończy na powiedzmy 1,20 m, 1,30 m nad ziemią. Sam zbiornik ma 1,20 m wysokości i dodatkowo jeszcze jest na palecie, czyli jeszcze jakieś 15 cm 20 wyżej. No i problem jest taki, że na dole mamy zawór, ale ciężko z niego skorzystać, ponieważ z zaworu po pierwsze trzeba by kupić redukcję. Są już takie różne redukcje na węże, ale przez to, że stoi on na ziemi nisko, no to tak naprawdę jesteśmy w stanie użyć dopiero maksymalnie gdzieś połowę tej wody, która jest w Mauserze, ponieważ nie będzie pod własnym ciśnieniem chciała zlecieć do końca. Jeśli na przykład mamy swój ogródek trochę powyżej, no tak jest w moim przypadku, dlatego wymyśliłem tutaj taki sposób tani i oszczędny potem też w użytkowaniu. Taka pompka, która jest przeznaczona do fontan, do akwariów i tym podobnych. Tutaj mamy dane, zaraz to przeanalizuję, który ja mam model kupiony. I tak naprawdę jedyne, co potrzebuję tutaj sobie najpierw zrobić, to zmierzyć, ile mam odległości od tego korka do gniazdka. Gniazdko gdzieś tutaj umiejscowiłem pod daszkiem. Także muszę sobie to wymierzyć i przerobić kabelek, ponieważ standardowy kabelek w tej pompce jest bardzo krótki. On ma chyba 1,20 m czy 1,30 m, czyli tyle, co mi wystarczy, żeby zanurzyć tą pompkę do dna i żeby to było dalej hermetyczne i bezpieczne. Ale powyżej, jak gdyby powyżej poziomu wody, muszę sobie ten kabelek przedłużyć, dać na dłuższej wtyczce i wtedy będę miał włącznik tam przy gniazdku. Także przerobię zaraz długość tego i zaraz Wam pokażę, jak to będzie u mnie funkcjonowało i sprawdzimy też, jaką to ma wydajność, jeśli chodzi o pompowanie wody do na przykład konewki, do wiadra. I teraz ci, co oglądają mój kanał systematycznie, zaraz rozpoznają, że ten kabel właśnie odciąłem ostatnio, wyrzucając pompkę z filtrem, ta, która była używana do bani. To ten kabel mówiłem, że sobie odcinam i zabieram, że do czegoś się przyda. No i minęły tak naprawdę 2 dni i jest już potrzebny. Co prawda on jest też z uziemieniem, a tutaj nie potrzebuję tego uziemienia, ale wykorzystam. To jest oryginalny kabelek, który jest od tej pompki, którą właśnie będę uruchamiał. On jest tylko dwużyłowy, ale wykorzystam sobie to w ten sposób, że użyję tej wtyczki z tym kawałkiem kabla, to jest 2 metry, akurat tyle, co potrzebuję i będzie sprawa załatwiona za darmożkę. No i mam w tej chwili kabelek przedłużony, połączony. W miarę starałem się to zrobić profesjonalnie, ale pamiętajcie, że nigdy nie należy mieć do takiego połączenia zaufania, jeśli chodzi o szczelność na wodę czy wilgoć. Jak dla mnie to zawsze jest to połączenie, które uważam za niehermetyczne, mimo że tam owinąłem taśmą, potem dałem w termokurcza, tam się woda i tak dostanie, jeśli to byłoby zanurzone, także to jest tylko i wyłącznie w miejscu, gdzie będzie to osłonięte na zewnątrz. Ważne jest to, że ten pierwszy odcinek kabla jest tutaj oryginalny, czyli te 1,20 m czy 1,30 m, które dali, a moje łączenie będzie już powyżej zbiornika z wodą. I teraz tutaj przedstawię kilka parametrów, bo tam akurat słońce jest mocne i będzie to gorzej widać. Jest kilka tych pompek do wyboru. Ja wybrałem sobie tutaj taką o mocy 25 W i ona ma wysokość podnoszenia 1,70 m. I to mi wystarczy, ponieważ tak jak mówiłem, Mauser ma 1,20 m wysokości, czyli to jeszcze jest z naddatkiem. I ciekawy jestem, czy przy tych mocniejszych pompkach dali faktycznie dłuższy kabel, bo tutaj jest 1,70 m napisane podnoszenia, a kabel miał 1,50 m, czyli 20 cm już brakowało, czyli co, złączka powinna być zanurzona we wodzie teoretycznie, tak, bez sensu. I 1500 litrów na godzinę pompuje. Wybrałem ten model, ponieważ jest mi wystarczający, był w cenie około 50 zł, gdzieś wrzucę na przebitce, ile dokładnie kosztował. No nie jest mi potrzebny ten większej wydajności, także ten mi wystarcza. I to są pompki, które są sprzedawane właśnie jako do fontan, akwariowe i tak dalej. Do zestawu dają taki drugi kruciec na grubszego węża. Ten by był na węża na 3/4 cala, tak mniej więcej. A ten, który tutaj mam założony już, aha, i dali nawet taśmę do uszczelnienia tego teflonową. Także ja sobie już wkręciłem tego,
którego będę miał na półcalowy wężyk. Bierze wodę tutaj dołem przez te kratki, także to robi też jako sitko. No i teoretycznie powinno wszystko, co tam zmieści się w te kratki, to powinno przepompować. O, tutaj jest to, to są też dane. 1500 litrów, 1,7 podnoszenie i 25 W. Kupowałem na Allegro, nie w chińskim sklepie. Jest nawet instrukcja po polsku do tego dodana. Także tak to wygląda. Idę teraz to zamontować wężyk, wrzucać i zaraz przetestujemy wydajność tego urządzenia. Mam już całość gotową do zanurzenia, wężyk podpięty. No to ją siup daję w dół, tak żeby sobie opadła na dno. Widać tam coś, czy nie widać? Nie wiem, czy ją chcę wyciągać, czy nie. Ona ma takie przystawki na dole, ale tutaj wiadomo, że ona się tam do dna nie przyjdzie. No ale gdzieś tam już sobie chyba utonęła. Teraz przymocuję sobie jeszcze wężyk i kabel, a w samej pokrywce zrobiłem takie nacięcie i teraz kręcąc tym wszystkim będę mógł z powrotem zakręcić, żeby właśnie takie syfy mi tam nie wpadały, tylko żeby tam było jak najbardziej czysta woda. A jeśli ktoś się zastanawia, dlaczego tak się nazywa te zbiorniki, to tu jest odpowiedź. To jest tak jak, że każda myjka to Kärcher, każda szlifierka to Bosch, to po prostu każdy zbiornik to Mauser. No i mam to wszystko już podpięte do pierwszej próby. Tutaj, tak jak mówiłem, przez zakrętkę wyprowadziłem sobie wężyk, kabelek. Kabelek, jak widać, ta część łączona jest ponad zbiornikiem. Poprowadziłem tutaj sobie przewód, tutaj wężyk. I teraz tak, ma to działać niezależnie od tego, ile jest zbiorniku wody, bo teraz jeśli jest pełny, to wiadomo, że jakbym tą rurką, wężykiem zassał, to mi będzie leciało pod własnym ciśnieniem. Ale im będzie mniej, to będzie po pierwsze wolniej leciało, a po drugie będzie ciężej to zassać. Także spodziewam się tego, że teraz jak włączę pompkę, to będzie mi leciało pod wpływem ciśnienia z pompki, a jak ją wyłączę, to przypuszczalnie nadal będzie leciało, tylko że wolniej, na zasadzie po prostu grawitacji, że z wyższego naczynia do niższego się będzie przelewało. Ale to wtedy albo będzie trzeba odkładać sobie wężyk do góry, zawinięty, tak żeby było ponad poziom, albo trzeba by zastosować taki zaworek zwrotny, żeby albo w ogóle jakiś taki zaworek, żeby odkręcać to sobie. Jeszcze zobaczę, bo generalnie nie ma to być wąż do podlewania, bo to nie będzie takie ciśnienie, tylko ma być do wysysania wody ze zbiornika, tak jak mówiłem, żeby nie było trzeba kombinować z tym dolnym zaworem. No to co, czas na próbę. Mam konewkę, mam wężyka. Pewnie się tak postawi, że mnie obleje. Tutaj sobie zrobiłem taki pstryczek na kablu. No i leci, działa. O, zagiąłem wężyk. O, właśnie dobrze było mieć taki wężyk lepszej jakości, żeby nie miał tendencji do takiego zagniatania się. Generalnie to te najtańsze wężyki to są niewiele warte. No ale to tak zawsze jest, że kupuje się jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Także 20 sekund zajmuje napełnienie takiej sporej konewki. I teraz wyłączę. Podejrzewam, że dalej będzie leciało. Ale teraz leci już pod własnym ciśnieniem. Widać, że dużo wolniej. I teraz wystarczy go podnieść ponad poziom zbiornika i już przestanie lecieć. Także po prostu trzeba odkładać sobie gdzieś tutaj wyżej i będzie sposób jak gdyby rozwiązany tego grawitacyjnego odpływu wody. No i tak to wygląda w moim wykonaniu. 50 czy 55 zł pompka, wężyk. No i trzeba przedłużyć sobie kabelek. Zależy kto jak daleko ma gniazdko, no ale nie wyobrażam sobie, żeby gniazdko montować na Mauserze, bo tak naprawdę dali tak krótko tego kabla, że tak by musiało być, że albo tutaj gniazdko, albo w tym momencie, w tym miejscu musiałaby być przedłużka. I tak jak mam teraz odłożony wężyk, włączę prąd, no i zaczyna zasuwać woda. Teraz jak wyłączę, to tyle jest ciśnienia, co od tego miejsca do tego. Jak trochę uniosę, to już przestanie lecieć woda
ponieważ jest powyżej. No tak to działa na zasadzie grawitacji. Ja mówię, chodzi o to, że żeby nie spuszczać wody, jak jest pełny zbiornik, bo to nie jest problem, tylko na przykład jak będzie na dnie 100 litrów czy 200, to żeby też się dało w tym samym tempie spuścić. A jak przypuszczalnie każdy działkowiec dobrze wie i ogrodnik, że najlepsza woda deszczowa to po pierwsze, a po drugie taka, która jest ogrzana. A tutaj ma szansę się ładnie zagrzać w lecie i najlepiej się właśnie podlewa ciepłą wodą, a nie taką ze zbiornika zakopanego. No i co ważne, ta pompka bierze tylko 25 W prądu, a nie tak jak wszystkie jakieś pompy wysokiego ciśnienia 100, 500 czy 2000 W, takie głębinowe. Także myślę, że warto. Jeśli lubicie majsterkować, robić coś w ogrodzie, przy domu albo w domu, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Tam więcej takich porad, jakichś różnych dziwnych pomysłów, udziwnień, wynalazków. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Sponsorem nagrania była włókina.com, sprzedawca geowłókin drogowych wzmacnianych nylonem, bardzo wytrzymałych, używanych na podbudowy dróg, parkingów, placów manewrowych, idealna do separowania podłoża, aby błoto i glina nie wychodziły na zewnątrz, był czysty gryz, żwir czy kliniec. W ofercie posiadają dużą różnorodność szerokości, polskie certyfikaty wytrzymałości oraz jakości produktu, pozytywne oceny, dowóz do klienta, wysyłkę oraz możliwość odbioru osobistego. Również agrowłókninę premium, która jest wytrzymała, wieloletnia, nie przerastają chwasty na nasypy pod korę oraz pod iglaki. Zapraszamy do kontaktu.